Aj, mój ojczulek to tam takie legendy zawsze opowiadał, jak wnuczki się rozsiedli wieczorem, a później to się bali przejść czy na dwór wyjść. Ojej, żeby ktoś z nimi wyszedł, bo a to pieniądze kopali, a to ta wiek, w którym miejscu, no to określili koło, no będą kopać. No, umówili się tam ze dwóch czy trzech. Tylko taka kwestia, że jeden do drugiego nie mógł się odezwać, bo gdy się odezwał, tak, to już te pieniądze tak, poszły no, tam tak, gdzieś bardzo nie głęboko. Nie dało rady. No i prawdopodobnie taki kociołek dosyć duży był, pod wieczkiem już były te pieniądze i doleciał jakiś tam pies wielki. Także ogień się sypał z tego pyska i tak rzężał. A jeden na drugiego powiada, patrz, jaki pies. A tu brzękły pieniądze i poszły i nie ma nic. Równiusieńko, co oni kopali, równiusieńko się zrobiło. I pieniędzy nie ma. Kuba pobiegł. Ja za nim. A światło teraz wyraźniejsze. No, a nie zniknęło jak dobiegliście? Nie. Kuba wskazał ręką, żeby kopać, bo już wcześniej zapomniał, że gadać przy tym nie wolno. Kopaliśmy długo i w skupieniu, aż tu nagle korniec pełen złota spod ziemi wyrósł. Kubie aż się oczy zaświeciły, a ja myślałem, że śnie chyba. No i właśnie wtedy przyszedł Bronek i powiedział, co wy tam robicie i cały sklep diabli wzięli. No. Kopaliśmy jeszcze, ale na nic się to nie zdało. I obudziłeś się bardzo zmęczony, co? Ja nie posłuchaj, ja na własne oczy. O, Anka! Pietrek garnek ze złotem wykopał, tylko mu zniknął, bo podobno twój brat za dużo gada. A ty się, Janek, tak nie wyśmiewaj. Bo podobno tego garnca pilnuje pies ze świecącymi oczami.